Cześć, nazywam się Marcin Żywakow. Ja jestem jego bratem, Michał Żywakow. Mamy po 44 lata. I uprawialiśmy najpiękniejszy zawód świata. Byliśmy piłkarzami. Wreszcie się na coś przyda ta duża, szeroka kanapa. Czy to prawda, Michał, że miałeś dzisiaj, że przeszła ci przez myśl głowa, żeby założyć taką samą bluzę, jaką ma Marcin, tylko w innym kolorze? Tak, to prawda. Miała być zielona. Nie wiem, dlaczego akurat zrezygnowałem, ale mówię, że tak będzie luźno w t-shircie. Ale wiecie co, właśnie o to chciałbym was zapytać najpierw, zanim przejdę do swojego zwyczajowego formularza w tym programie Mój Pierwszy Raz, o współodczuwanie braci bliźniaków. Czy często wam się zdarza taka myśl, że macie potrzebę do siebie zadzwonić i nagle ten drugi dzwoni? No, telepatycznie się ściągamy. Ja wcześniej miałem ze 3, ze 4 takie sytuacje, kiedy budziłem się w nocy i miałem taką wyrwę snu między 3 a 4:30, dajmy na to. To gdzieś tam koło 7 dzwoniłem do Michała, czy wszystko w porządku, bo wydawało mi się, że nie mogę spać związane jest właśnie z bratem bliźniakiem. Musiałem się upewnić. Czasem było tak, że wracaliśmy z zakupów i nie wiedząc, że robiliśmy zakupy, kupowaliśmy nie identyczną, ale tą samą rzecz, na przykład tą samą część garderoby. Więc wydaje mi się, że jakieś połączenie telepatyczne jest i u nas wspólny mianownik co do myśli albo marzeń zawsze obowiązywał. A lubicie tę samą muzykę? Myślę, że tak, że raczej nie jesteśmy, może nie jesteśmy już tak podobni jak kiedyś. Charaktery mamy troszkę inne, natomiast to nie jest, nie wiem, to nie są dwa różne bieguny. Wydaje mi się, że gdzieś tam w tej przestrzeni bardzo podobnej funkcjonujemy. Może tak, gdybym miał zobrazować troszkę różnicę między nami, to jesteśmy na tym samym kontynencie, w tym samym państwie, ale niekoniecznie w tym samym mieście. To gdybyśmy mogli określić muzykę. Nie wiem, ja mam wrażenie, że jestem taki troszkę bardziej, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało dosłownie, ale bardziej hazardzista, Marcin bardziej taki stonowany, analityczny. To akurat wiem. Podobają wam się te same dziewczyny? Nie. Nie, 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 zdecydowanie nie. Nie, bo Marcinowi nie podobają dziewczyny. My, jeśli chodzi o dziewczyny, o kobiety, wydaje mi się, że nigdy żeśmy ze sobą nie rywalizowali, żeśmy nigdy nie próbowali sobie coś udowodnić. Jakoś ta sfera była tak zupełnie nietykana. Często nas się pytali, czy na przykład, nie wiem, nasze żony się nie myliły, nasze dziewczyny. Wydaje mi się, że to było jakoś tak, tam żeśmy w ogóle nie wchodzili, tam żeśmy tego białego dywanu żeśmy nigdy nie deptali butami. A filmy? No tutaj powiedziałbym, że być może są te same momenty, które na nas działają, albo te same frazy, które zapamiętamy. I czasem jest coś takiego, że zadzwonimy do siebie, Miszka, dobry film, widziałem ten i ten moment, fajny. I widzę, że tutaj jest punkt styku, więc oczywiście tutaj to nam towarzyszyło od samego początku, tylko kiedy byliśmy dziećmi, dużo częściej i dużo więcej tych elementów było. No teraz z racji tego, że są inne obowiązki, że toczymy dwa różne życia i mamy zupełnie inne zobowiązania, to być może tych momentów nie wyłapujemy tak samo dużo, ale one dalej są obecne i to cały czas przypomina, że mimo tego, że być może już trochę bardziej się od siebie różnimy, to jednak ta bliźniacza część wspólna albo zbiór wspólny dalej istnieje. A jak się kłócicie, to się kłócicie na poważnie? I tak na ostro czy na krótko? Kiedy byliśmy młodsi, to wydaje mi się, że nasze kłótnie to były faktycznie krzyki, czasami nawet jakieś tam rękoczyny. Ja pamiętam jeszcze sytuację, kiedy graliśmy w ostatnim klubie, w Mukrą razem, to zdarzały się i bójki na boisku podczas treningu, których trener specjalnie nie przerywał.
pozwalał, aby dokończyć. I pamiętam kiedyś, że z trenerem Hugo Brossem rozmawiałem, mówię, trenerze, ale pana to śmieszyło, czy coś? Mówi, nie. Dla mnie to był też taki element trochę psychologiczny, jak drużyna patrzy i wiedzą, że to są bracia i oni sobie to ułożą, to pewnie nie wymknie się spod kontroli. Pewnie dla nich to też był też urozmaicenie treningu, jeśli chodzi o, nie wiem, jakiś tam aspekt humorystyczny, bo to było tak, że no, czy wślizg, czy pogoń za bratem, kopniaki, tarzanie, no było śmiesznie. Teraz, kiedy patrzę na nasze kłótnie, to wydaje mi się, że to bardziej chyba, nie wiem, wzrok, czy nawet... Michał, my nawet teraz modulator głosu się wtedy włącza i wtedy wiadomo, że ktoś, nie wiem, gdzieś pewną granicę przekroczył. Natomiast my dzisiaj, jak miałbym powiedzieć, to kłócimy się bardzo grzecznie. Nawet nie podnosimy głosu. To jest coś takiego, że wyczuwa się tą różnicę zdań albo różnicę preferencji i już się tych rzeczy nie wartościuje. Okej, szlabany opadły, koniec. Wcześniej było ogniście i to czasem tam i kopa, i przeduszenie, i kesagatamy. No, takie małe show. Ja pamiętam, że nas koledzy podjudzali, bo lubili na to patrzeć, bo tam było pełne zaangażowanie. Teraz wydorośliśmy zupełnie i z tych takich emocji albo z takiego przeświadczenia ja muszę dowieść swojego ja albo swojej racji, z tego, żeśmy się kompletnie wyprali i wyzbyli. A jak się w tym wasza siostra odnajduje? Czy jest takim kontrapunktem dla was? Jak ona na was patrzy? Wstyd się przyznać, ale ja może z raz albo z dwa razy się nad tym zastanawiałem. I dla mnie ostatnia taka refleksja to to, że nasza siostra jest pewnego rodzaju mistrzynią, bo ona się doskonale potrafiła do tego zdystansować albo robić za tło. I ona nigdy nie chciała gdzieś w naszym otoczeniu zaistnieć czy budować swoją potęgę, którą ktoś zobaczy, albo swoją wartość. Robiła to w ogóle bezszelestnie i po cichu. I ja dzisiaj też muszę powiedzieć, że dla mnie Kasia jest tą osobą albo tą instytucją, do której zwróciłbym się w rozmowie, gdybym chciał uzyskać jakąś istotną informację. Więc jest dla mnie w pewnych kwestiach albo wyrocznią, albo osobą, która coś do tej mojej niewiadomej wniesie. Chcesz coś dodać? No akurat tak rodzinnie przechodzimy teraz taki ciężki okres, jeśli chodzi o zdrowie naszej mamy. I mam wrażenie, że nasza siostra, ona jest 7 lat od nas młodsza, ale to tak jakby ona jest troszkę takim motorem napędowym we wszystkich działaniach, które musimy robić. Ona to wszystko i organizuje, koordynujemy. Jesteśmy raczej taką siłą wykonawczą. Dla mnie osoba, która, tak jak powiedział Marcin wcześniej, przez dłuższy czas funkcjonowała gdzieś jako siostra braci piłkarzy. Natomiast ona powolutku budowała sobie taką swoją przestrzeń. Wydaje mi się, że tak sobie ułożyła życie, że my możemy być z niej dumni, bo w pewnych dziedzinach to przerosła nas. A widzę w niej wiele cech naszej mamy. Więc funkcjonuje sobie swobodnie, ma swoją rodzinę. Wydaje mi się, że jest troszkę inna niż my. Natomiast no, jest to kobieta, jest to osoba, która tą wrażliwość ma bardziej kobiecą niż męską, aczkolwiek uodporniona na wiele rzeczy, chociażby z powodu tego, co przeżyła przy dwóch starszych braciach. Ale nigdy nie korzystała z tego, że jest siostrą braci byłych piłkarzy, którzy w pewnym momencie się bardziej lub mniej kojarzyli. Tak naprawdę to imperium, które sobie zbudowała, tak naprawdę zrobiła to samodzielnie i to w oparciu tylko o swoją pracę i o swoją osobowość. Pozwólcie, że jeszcze pociągnę chwilkę ten wątek braterski i bliźniaczy. Patrząc na waszą karierę piłkarską, tak się złożyło, że w 6 pierwszych klubach, w których graliście, ustaliliśmy to przed programem, pamiętałem o 5, o jednym zapomniałem, o Hutniku Warszawa, graliście razem. Zawsze przechodziliście z klubu do klubu razem. Najpierw to były jeszcze występy dziecięce czy młodzieżowe, no bo byliście bardzo młodymi chłopakami, ale w pewnym momencie już nawet jako seniorzy przechodziliście chociażby do Belgii, z klubu do klubu, czy z Polski do Belgii razem. Czy to był trochę element przypadku, że brano was w pakiecie, czy jednak znów
było w tym trochę mniej lub bardziej podświadomej takiej myśli, że nie mogę się odpępkowić od swojego brata? Wydaje mi się, że patrząc na początek naszej kariery, czy początek naszej przygody z piłką, to było jak najbardziej naturalne. No, wychowani razem, w zasadzie te same zainteresowania, więc ta droga przez pierwsze te trampkarskie, juniorskie kluby, wydaje mi się, że to było naturalne. Później to bardziej chyba ludzie nas tak postrzegali i troszkę ludzie nas tak ukierunkowali, że do Belgii wyjechaliśmy razem, do klubu Beveren, później razem transferowali nas do drugiego belgijskiego klubu, do Mouscron. Aż w wieku 26 lat no, przyszedł chyba czas na jakieś tam decyzje i no i to były już decyzje, które były skierowane na konkretną osobę i tak naprawdę po Mistrzostwach Świata w Korei nasze drogi się rozstały. Dla mnie to było o tyle naturalne, że my w pewnym momencie to doszliśmy do sufitu. I Michał i ja w klubie, w którym żeśmy się znaleźli, no już nie mogliśmy się rozwijać. Mogliśmy w nim tkwić, dalej trwać, ale nie rozwijać. I w sytuacji, kiedy Michał dostał szansę na rozwój, to wydaje mi się, że byliśmy na tyle świadomi i dalej zachłanni na karierę, żeby trochę się rozdzielić, żeby zadbać o własny rozwój, bo tak naprawdę przez tyle lat na to pracowaliśmy. Więc przejście Michała do Anderlechtu obaj przeżyliśmy, bo Michał mimo tego, że zmienił warunki na lepsze i bardziej atrakcyjne, to też miał taki moment odchorowania. Ja pamiętam, że chyba drugi raz w życiu w Mouscron siadłem na ławce, co było dla mnie jakimś ewenementem, ale też musiałem się przyzwyczaić, że w szatni Michała nie ma. Mi było z tym bardzo wygodnie, to była pewnego rodzaju siła. To nas też prowadziło, pomagało, czy czasem motywowało. Mieliśmy taką możliwość popatrzenia w takie lustro, które zawsze powie prawdę, ale też w takiej formie bardzo przystępnej, która cię nie zabije, tylko ewentualnie popchnie, nawet jeśli jest krytyczna. I w momencie, kiedy tego zabrakło, to tak naprawdę uczyliśmy się kariery trochę na nowo przez pierwsze 6 miesięcy. Natomiast później mi się wydaje, że w ogóle mieliśmy taką trochę szczurzą naturę. Potrafiliśmy się dostosować do środowiska, w którym nowego środowiska albo do warunków, w których żeśmy zostali zrzuceni. Czasem to trwało dłużej, czasem krócej, ale zawsze żeśmy do tego potrafili się dostosować i jakkolwiek funkcjonować. Z perspektywy czasu widać, że to takie oddzielne funkcjonowanie chyba bardziej wyszło Michałowi, bo też zasłanianie się trochę tu na obronie jest łatwiej robić karierę niż na tej pozycji ofensywnej. No byłoby takie trochę wygodne. No ale no co, no z perspektywy czasu trzeba powiedzieć, że rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o to samodzielne prowadzenie kariery, to Michałowi wyszło to trochę bardziej okazale. Ja tak patrzę, jeszcze dodając do tego, że nas ten okres 16 lat, kiedy graliśmy praktycznie non-stop razem, dał nam dwie rzeczy. My umieliśmy cierpieć podczas kariery, a to czasami mówi się o piłkarzach, wyjechał, a nie przekuł. To nie jest to, że jest słaby, tylko nie potrafił przecierpieć pewnego okresu i zmobilizować się, żeby po prostu nad sobą pracować. Z drugiej strony, w wieku 26 lat, przynajmniej ja, nie wiem jak Marcin, ale ja sobie uświadomiłem, co ja straciłem. Bo żyjąc ciągle z bratem w zasadzie koło siebie, wielu rzeczy człowiek nie dostrzega, nie docenia. I dopiero jak to się ucięło, co prawda my żeśmy mieli już swoje rodziny, więc w zasadzie głowa zawsze była przy żonie, przy dzieciach. Natomiast taka więź, która zawsze była przy nas, w momencie, kiedy została odcięta, to tak jakby, nie wiem, nie mówię 50%, ale duża część twojej mocnej psychiki trochę kulała. Ja pamiętam ten okres w Beveren. Dla mnie to był najcięższy okres w mojej karierze. Było 10 miesięcy wypożyczenia do Beveren i to był nasz pierwszy klub za granicą. I tak mogłoby się z boku wydawać, że ten wyjazd za granicę to jest coś super i w ogóle. My nie wyjeżdżaliśmy za granicę dlatego, że byliśmy dobrzy, tylko że nas Polonia już nie chciała. Więc jechaliśmy tam trochę udowodnić innym, przede wszystkim sobie, ale trochę innym. Trochę wyplucić z polskiej ligi.
za granicę wrócisz na tarczy, dla 22-letniej głowy ciężko dalej marzyć o wielkiej, wielkiej karierze, trochę zmielony wracasz i nie wiem, dzisiaj się zastanawiam, czy gdybym był sam, czy bym przetrwał okres w BWRN, bo każdy inny etap przetrwałbym, czy Muskrun, czy Gent, czy Apoel, czy Korona, czy Bełchatów, nie było problemu. Natomiast BWRN, zastanawiam się, nie mówię nie, ale nie wiem, czy bym przetrwał i dzisiaj muszę powiedzieć, że to, że Michał tam był i cierpieliśmy obaj. Czasami było to, gdybym dzisiaj musiał przejść tą samą drogę jeszcze raz, nie wiem, czy bym się na to zdecydował, mimo tego, że kochałem marzenia i chciałem za wszelką cenę być piłkarzem. Ale to było tak trudne, że dzisiaj nie wiem, czy dałbym to jeszcze raz przejść. I kiedy ktoś mi się pyta, czy gdybyś miał wrócić i od nowa przejść swoją karierę, to nie wiem, czy BWRN by przetrwał. To jest właśnie posiadanie brata w drużynie, czy w karierze, tak jak miał to Michał, czy ja. Ja pamiętam ten okres właśnie gry w BWRN, kiedy do wyjazdu z Polski, na to, żeby pojechać na testy, to w zasadzie był jeden mecz. My żeśmy grali w drużynie rezerw BWRN, bo tam można było testować. Pamiętasz, z kim graliśmy? Ze Standardem Liège. I w zasadzie to była drużyna, która no, miała się utrzymać w ekstraklasie belgijskiej. Jeśli chodzi o rezerwy, to tam też szału nie było. Natomiast Standard to była taka drużyna, wtedy chyba Waldemar Jaskulski nawet grał w Standardzie Liège, aczkolwiek w pierwszej drużynie. Pamiętam ten mecz, zakończył się wynikiem 1-1, ty żeś strzelił bramkę. I ja nie wiem czasami, czy to nie była taka bramka, że ja strzelałem, Marcin zmienił kierunek i tak nam się ułożyło. Też znowu kilka takich fajnych zbiegów okoliczności, bo trener Stanisław Gzdil, Polak, menadżerem Włodzimierz Lubański, który zabiera nas z Polonii, zna rynek belgijski. My jedziemy na jeden mecz, po jednym meczu w porządku, idziecie na wypożyczenie. Ja nie wiem, czy to było 10 miesięcy, czy 9 miesięcy, pamiętam chyba po 8... Pierwszy październik to był chyba pierwszy mecz, kiedy oficjalnie zagraliśmy dla BWRN. Więc dla mnie to był od października do 30 czerwca liczę. Marcin, nie będziemy się kłócić, bo nie ma czasu, podejrzewam, że... Ale w porządku. 9 czy 10 miesięcy, ja nigdy tego nie powiedziałem. Ja w tym okresie codziennie wieczorem płakałem, bo mi tam było źle, ale wychodziłem do pokoju, do swojej sypialni, żeby Marcin nie widział, żebym ja jego tym nie zaraził. Akurat Marcin w tym okresie, on fajnie zaczął, bo pamiętam pierwszy mecz graliśmy z Kortrijk, chyba w 17 sekundzie Marcin strzelił swojego premierowego gola. Po, nie wiem, 15 czy po 20 minutach chyba strzeliłeś drugiego. Nie wiem, czy po trzech meczach nie miał chyba czterech bramek, więc on miał wejście smoka. Pamiętam, że nawet speaker na tym pierwszym meczu, kiedy strzeliłeś bramkę w 17 sekundzie, mówi: bramkę dla drużyny SK BWRN strzelił, jeszcze nie potrafił wymawiać naszych nazwisk. Marcin! Taki krótki komunikat. Ale ten okres pobytu w BWRN, wydaje mi się, że nas tak zahartował, że później żaden ciężki moment nie był dla nas nie do opanowania. Nie wiem, czy dla ciebie, dla mnie to był najważniejszy moment w mojej karierze. Ja wtedy tak naprawdę z chłopca stałem się facetem piłkarsko i chłopakiem świadomym tego, co mnie czeka, jak trzeba o pewne rzeczy walczyć i co trzeba umieć docenić, jeśli to się już zyskało, czego nie wolno puścić. To dla mnie był 10 miesięcy, ale doświadczenie w takiej pigułce i to mi generalnie towarzyszy nawet w życiu poza piłkarskim. Są pewne rzeczy, które jeśli masz, to je doceniasz. Nigdy nie traktujesz tego jako standard albo coś, co się ma, tylko to się pielęgnuje. Natomiast ja też nie boję się trudu, znoju i tego, że na coś trzeba zapracować. I ja, gdybym miał powiedzieć, to moja kariera była bardziej robiona na tym, że mnie podważano albo patrzono na mnie, czy się nadaje, niż ten, który miał pewne rzeczy usłane różami. I ja też widzę, analizuję kariery pewnych piłkarzy i wyłapuję, że niektórzy mają dużo łatwiej, bo mają tą dynamikę, mają poparcie ludzi z zewnątrz, opinii publicznej i są ci, którzy muszą cały czas udowadniać. I dla mnie ten charakter i ten upór to jest podstawa robienia kariery. Nie talent, nie umiejętności.
tylko ten upór i ta siła, że ja wam udowodnię. To powoduje, że się robi karierę, która trwa 20 lat, a nie 3 czy 4. A ile u was było talentu, a ile pracy? Tak procentowo, gdybyście tak spojrzeli na siebie z boku. Jeśli chodzi o Michała, napastnika, to talentu było 30%. 70% było troszkę połączenie wyrobnictwa z cwaniactwem. No, jeśli chodzi o obrońcę, wydaje mi się, że trener w Polonii, Antoni Giedrys, który tak naprawdę on zaczął mnie cofać, on widział we mnie no, taki większy instynkt obrońcy niż zawodnika ofensywnego. Z tym też trzeba uważać, bo to tak też nie można powiedzieć, że człowiek, który dochodzi do pewnego poziomu, że on nie miał talentu, tylko na charakterze i bez jakichkolwiek umiejętności, to też do pewnego momentu się nie dojdzie. Natomiast wydaje mi się, że naszą siłą jednak największą, my nie byliśmy tymi, którzy w wieku 14, 15, 16 lat grali przez cały czas w reprezentacjach młodzieżowych, czy byli tymi piłkarzami, od których zaczynał się skład. Ja mam wrażenie, że w każdej drużynie, w której ja grałem, było, nie powiem kilkunastu, ale kilku na pewno lepszych. I oni tak po drodze troszkę odpadali, a my z Marcinem gdzieś tym swoim uporem dążyliśmy dalej, dalej, aż w końcu, no patrząc na Marcina, pierwsze trzy sezony, z wieku 23, 24, 25 lat, w lidze belgijskiej strzela 15, 14 i 16 bramek. No dzisiaj, jak sobie wyobrażam, że 22-latek wyjechałby do ligi belgijskiej w pierwszym sezonie, czy tam w drugim sezonie strzelił 16 bramek, o nim by było głośno. Ja nie wiem, czy o Marcinie wtedy ktoś wiedział, że on strzelił w lidze 16 bramek, nie licząc bramek, nie wiem, w meczach pucharowych czy coś, ale młody chłopak, który strzela po 20 bramek, no to na pewno dzisiaj czy skautom, czy nie wiem, selekcjonerom, czy coś nie uciekłby tak z radaru. My musieliśmy walczyć. Pamiętam ten okres w reprezentacji, kiedy powołał nas do reprezentacji Jerzy Engel. No to my żeśmy walczyli nie tylko z przeciwnikiem, ale też z mediami, bo tam wielu wątpiło, jeśli chodzi o naszą przynależność, przydatność do reprezentacji. Z drugiej strony to chyba właśnie to jest istota sportu, że musisz ciągle udowadniać i to na jakiś czas może zwolnić, czy w pewnym momencie twojej kariery ty jesteś bardziej na to odporny albo nie bierzesz do siebie tak bardzo tych rzeczy, ale udowadniać musisz do końca życia. No, patrząc na Roberta Lewandowskiego, on jest na samym topie, on też dalej będzie musiał coś udowadniać, więc no, do tego byliśmy przygotowani. No, to była nasza chyba największa siła. Różnica między Robertem Lewandowskim to jest to, że on to chce robić, bo to mu pomaga, a my musieliśmy. To trzeba zaznaczyć, że Robert to już generalnie udowodnił kilkanaście lat temu, a teraz on na siebie sam narzuca to, że on sobie musi udowodnić i ściąga pewnego rodzaju presję i wymagania po to, żeby nie zejść z pewnego poziomu. Ja do siebie to u mnie 50 na 50. I dla mnie to jest jeden wyznacznik. Są zawodnicy, którzy w czwartek trenują, inaczej, w czwartek idą potruchtać, piątek mały trening z drużyną i w sobotę walcują. Luboja, Nenad Jestrowicz, no, oni to mieli. Ja tak nie potrafiłem. I to mi pokazywało, że ja muszę pewne rzeczy wypracować, pewną normę wyrobić, żeby się czuć gotowy do meczu. Dlatego dla mnie charakter, praca 50%, umiejętności 50%. No. 50% umiejętności musisz mieć, żeby ktoś cię zobaczył. Bo jeśli tych umiejętności jest mniej, to za sam charakter też nie wyciągną cię na pewien poziom. Może do niego dotrzesz po kilku latach. Natomiast no, na pewno nie było tego więcej niż 50%. Tutaj to bardzo symetrycznie to było u mnie ustawione. Jaka jest cecha charakteru, której Tomek, u siebie to światło, to tak jakbym był na przesłuchaniu trochę. Trochę tak to ma być. Ale zobaczysz potem na YouTube, jak to ładnie wygląda. Jaki słodki wyrok. Szlachetnie. Jaka jest cecha charakteru, której u siebie nie lubicie? Ale żeby wam trochę utrudnić, no bo zazwyczaj tutaj siedzi tylko jedna osoba, to dzisiaj mi odpowiedzcie na to krzyżowo. Jaka jest cecha charakteru Marcin, jakiej nie lubisz u Michała? Jaka jest cecha charakteru Marcina, której ty, Michał, u niego nie lubisz? Który zaczyna? Co, to jest dobre pytanie. Ja mogę zacząć.
Inaczej, nie to, że pamiętaj, ja nie... tylko, że nie chodzisz już w mojej wadze. Michał jest zdolny do pewnej opinii po krótkim okresie czasu. I ja to bym u Michała zmienił. Że do wystawienia pewnej opinii albo pewnej noty potrzeba coś przeżyć albo naprawdę spędzić troszkę więcej czasu. U Michała wydaje mi się, że zdolny jest do tego, żeby kogoś sobie zaszufladkować pozytywnie bądź negatywnie szybciej niż u mnie. Więc jeśli to mógłbym u niego zmienić, to. I już potem nie da się, nie może już tego zdania zmienić? Zmierzasz też do tego? Nie. Tego nie mówię. Natomiast to pierwsze stwierdzenie i pierwsza ustawka jest na bazie, powiedziałbym, kilku sekund. Możesz się odgryźć. Czego nie lubisz u Marcina? Jego odczucia i to, czy to jest, nie wiem, moja wada, to może być akurat moja zaleta. Natomiast pewnie tej cechy, no, nie jest mu z tym po drodze. Ja znowu u Marcina, szczególnie w tych pierwszych latach w Belgii, to nie lubiłem troszkę, zawsze sobie wyobrażałem, że napastnik musi być taki troszkę pazerny. A Marcin to był zawsze piłkarzem, ulubionym piłkarzem trenera, bo to, co trener nakleślił, on zawsze zrobił. Tylko śmieję się do dzisiaj z takiej sytuacji, kiedy ja mówię: Marcin, ty masz w tym mózgu średnio 15 bramek w sezonie. Weź sobie z 5 karnych, będziesz miał 20. A to już jest taki wynik, 20 bramek w lidze nie każdy strzela. A i Marcin mówi: nie, trener ustalił pewne rzeczy. Są mi: Marcin, no jest 2-0 czy coś na 3-0, no to jak najbardziej naturalne. I raz Marcin wziął rzut karny ze FC Frisz, nie strzelił. Ale najgorsze było to, że no, Danny DeVito, można powiedzieć, no, Verlinden, 170 wzrostu, ząbki, nie? I to jeszcze pamiętam, że przed Mistrzostwami Świata, tak sobie mówię: no dobra, tam z Frisz graliśmy za 3 dni chyba finał Pucharu Belgii. Mówię: dobra, to sobie przećwiczę karne. Taki trochę prozaiczny zwód, bam, złapany w zęby. Mówię: no to się zbudowałem na finał Pucharu Belgii, na Mistrzostwa Świata, nie? Czerwony. 2-0 do tyłu i niestety trzeba było się z tego dźwigać. No Michał, no ja byłem zespołowy w drużynie, ty przy stole. No. Taka... Nie chodzi o to. Wydaje mi się, że on nie musiał być tak bardzo grzeczny, tak bardzo... Ale to się zgadza się. Zgadza się, że dzisiaj jak patrzę na siebie, to powinien być bardziej egoistą, bardziej takim sukinsynem. No ale nie wiem, czy odpowiedzialność za drużynę. Zawsze chciałem, żeby było dobrze, żeby było sprawiedliwie, żeby się wszyscy cieszyli i tak trochę to poszło, empatia w stronę drużyny, a nie w stronę własnej kariery albo ścieżki, którą można było być może ciut podbić. A jaka jest cecha... Kwiaty nie wiadą, ale się zrobi tak miło. Jaka jest cecha, której nie powinniście zmieniać u siebie? I znów na krzyż. Dla mnie generalnie oddanie, Michał. Oddanie i to, żeby miał stracić 5 razy więcej po to, żeby ktoś zyskał troszeczkę, to robi dla zasady, dla symboliki, dla przekonań. Tak trochę z epoki romantyzmu, ale to akurat Michał ma. Ja znowu Marcina bardzo lubię to, że on tak, nie chcę powiedzieć mądrze, ale wydaje mi się dojrzale dobiera sobie osoby, które do siebie dopuszcza. I on nie potrzebuje wokół siebie 15 osób, on potrzebuje 2 sprawdzone. Ja mam wrażenie, że jestem osobą, która lubi tak bardziej troszkę żyć, nie wiem, stadnie, więc wokół mnie tych osób, czasami takich, które wcale nie przynoszą mi niczego dobrego, osoby, które zamiast troszkę dać takiej dobrej energii, to więcej tej energii ode mnie zabierają. Natomiast no, Marcin skrupulatnie sobie dobiera ludzi, ja jestem raczej osobą, która te osoby wpuszcza tak bez jakiejś większej cenzury. Do czego macie 2 lewe ręce? Może być na krzyż. Ja robótki ręczne i tak, nie wiem, coś z żurandolem nie tak, kontakt odpada czy coś, to pierwsza rzecz, że
Nigdy tego mnie nikt nie uczył, nigdy nie miałem na kim się wzorować i nigdy nie miałem do tego żadnego powołania, więc ani ochoty, ani umiejętności. A brat? Ani zapału. Znaczy, Michał to się kiedyś tam do tego przysłużył, bo pamiętam, że pamiętasz takie wielkie głośniki, które powinienem tam polutować, przygotować pod jakąś taką wieżę, która była prehistoryczna, ale właśnie na tym polegał cały widz, żeby to wszystko zrobić i chciałem tak oficjalnie odpalić. Michał przyszedł, mówi, o, będzie muza. Podkręcił, wszystko spali mnie. Te kable mi się stopiły. Mówię, Michał, pół dnia lutowania, proszę, już słabo nie działa. No i to jest właśnie Michał. Pamiętasz ten moment? Pamiętam, bo to był też taki okres, że no, młody chłopak czasami chciał troszkę tak poszpanować, otworzyć okno, puścić głośną muzykę, że coś się dzieje w pokoju. No i tak zobaczyłem, Marcin tam chyba składał ten cały zestaw przez weekend, przez kilka dni. Tak patrzę, stoi w końcu Marcina, nie mam, mówię, dobra, ja zadebiutuję. No niestety, zamiast muzyka to poszedł dym i trzeba było robić. Ale ogólnie. Za dużo ognia na kotle. Nie? I niestety troszkę ja też, jeśli chodzi o takie rzeczy, no wiadomo, proste rzeczy w domu to człowiek zrobi, ale na przykład jeśli trzeba... Specjaliście w domu zbudowałeś podczas pandemii. Z tym, że zbudowałem, to tak za dużo powiedziane. Natomiast ja teraz takich rzeczy się nie boję. Akurat pomagam teraz przy kolejnej. Troszkę się człowiek uczy i przestał się przynajmniej bać, że to jest takie trudne. Natomiast jeśli przychodzi specjalista do domu i pyta się na przykład, nie wiem, o oświetlenie w ogrodzie, czy o korki, czy coś, czy nie daj Boże o coś w kotłowni, no to musi pójść żona. Ja mogę przenieść trochę drewna do kominka, czy przejechać taczką po schodach, ale jeśli chodzi o techniczne rzeczy, to raczej żona u nas w domu jest specjalistą. Witaj w moim świecie. Okej. Jaka jest wasza grzeszna przyjemność? Co lubicie robić, a do czego nie lubicie się przyznawać? Ja lubię sobie usiąść, jak już wszyscy śpią, nalać sobie kieliszek wina i zdobyć się na jakąś refleksję, coś przemyśleć, trochę pomarzyć, przenieść się myślami, trochę tak wystartować zupełnie w inny wymiar. I czasami to powoduje, że jest jakaś refleksja, cel, jakieś takie marzenie, albo potrafię na pewne rzeczy spojrzeć trochę inaczej. Tak, a godzina, kiedy trochę pomarzysz albo trochę na siebie popatrzysz, wyjdziesz z własnej skóry i popatrzysz na siebie po to, żeby siebie ocenić, czasem żeby siebie dowartościować, czasem żeby sobie coś podpowiedzieć. To lubię. A druga rzecz to lubię pograć w pokera. Ja nie wiem, czy to jest grzeszna przyjemność, czy to jest głupota, ale u mnie no, to są papierosy. I mam wrażenie, że te papierosy dla mnie, czy IQOS, to jest troszkę takie lekarstwo na moment, kiedy bardzo się cieszę albo jestem bardzo zdenerwowany. Dochodzę do wniosku, że to pewnego rodzaju to jest choroba chyba psychiczna, bo tak naprawdę, kiedy jedziemy rodzinnie na wakacje, to ja potrafię, nie wiem, przez tydzień czy przez 10 dni papierosa nie dotknąć. Natomiast no w momencie, kiedy jestem, nie wiem, w swoim środowisku takim, gdzie funkcjonuję na co dzień i są te skrajne emocje, no to pierwszą rzeczą, którą robię, to jest zapalenie papierosa. Mhm. Chciałbym z tym skończyć, natomiast no, nie potrafię. To, że grzeszna, to, że zawsze tam stoi kieliszek wina. To nie to, że refleksja, że tylko, że to wino jakoś tak rozaniela i powoduje, że masz ochotę właśnie na coś nieprzyziemnego. Gdybyście mieli zrobić karierę w jakimś alternatywnym zawodzie, nawet niekoniecznie w alternatywnej dyscyplinie, nie chciałbym tego ograniczać do sportu, chociaż może to jest akurat sport, to co by to było? Ja na pewno dziedzina, w której pojawia się matematyka i cyfry. Ja tam jako mały dzieciak to miałem dwa marzenia, być albo piłkarzem, albo maklerem. Nie wiem czemu. Ubzdurało mi się daje, że to się kojarzyło z takim otarciem się o budowanie kapitału, o coraz większe pieniądze.
Nie wiem. I lubiłem chodzić, i zawsze miałem takie ciche marzenie, żeby chodzić do pracy w garniturze. Więc taki bankowiec albo ktoś, kto prowadzi jakąś tam działalność gospodarczą, ale z nastawieniem na zarobkowanie. Wydaje mi się, że coś takiego. Ale to bardziej bym się widział chyba w jakimś takim sektorze bankowym, i to jeszcze, żeby mówić w obcych językach. To jakoś tak to widziałem. I gdybym nie celował w 100% w piłkę nożną, bo tutaj też taka anegdotka, którą możemy powiedzieć. Nasza mama bardzo chciała, żebyśmy poszli na SGH, ale my najpierw chcieliśmy być piłkarzami, a dopiero później studentami, więc poszliśmy napisać egzamin, żeby się absolutnie na SGH nie dostać. I nam się to udało. Natomiast to było takie przeświadczenie, że przede wszystkim chcemy sprawdzić, czy nam wyjdzie jako sportowcom, bo w wieku 25-26 lat jeszcze jako student wrócisz na aulę, natomiast no, do kariery piłkarskiej już nie wrócisz. I chyba dowiedliśmy, że to, co w sercu było, to, co grało w duszy, to rzeczywiście to była ta dobra podpowiedź. I no, poczekajcie, bo straciłem już wątek, o czym ja mówiłem. O maklerze. Więc no, ja bym na pewno kończył jakieś takie studia po to, żeby się w tym kierunku przygotować. Ale ja pierwsze marzenie to podnosić ludzi z siedzeń i strzelać bramki, więc tutaj chyba nie zabrakłoby mi motywacji do tego, żeby się przekonać do momentu, kiedy no złamany tak, że już nie ma co zbierać. Ja nie miałem jakiegoś takiego marzenia, że chciałbym być, nie wiem, strażakiem czy, nie wiem, jakimś tam finansistą, bankierem. Ja jakoś w głowie zawsze miałem, że ten sport jest dla mnie czymś takim ważnym, nie wiem, może w jakiejś innej dziedzinie. My żeśmy tam zaczęli od naszą przygodę ze sportem od judo, natomiast byliśmy takimi młodzieńcami, którzy późno dojrzewali, więc wątłe figury. Ja pamiętam dzisiaj nawet, kiedy rozmawiam ze swoją mamą. Moja mama, pamiętasz kiedyś, jak wrzeszczałaś na mnie, że Marcin to jest taki obowiązkowy, a ja jestem takim troszkę lekko duchem, że tej szkoły nie traktuję tak jak Marcin. I jak ja ci powiedziałem, mama, ja i tak będę piłkarzem. Jak ty żeś mówiła, ty nie masz pojęcia, co może ci się wydarzyć, jak to wygląda. Ja miałem gdzieś w głębi duszy zawsze coś takiego, że ja chciałbym grać w piłkę. Kiedyś nawet miałem taki wywiad na zakończenie kariery z dziennikarzem, który się pytał, co uważam za swój największy sportowy sukces. I taka chwila przemyślenia, troszkę takiej retrospekcji. I on mówi, no nie wiem, 102 mecze w reprezentacji, czy twoja gra w Lidze Mistrzów, nie wiem, mistrzostwo Belgii, Grecji, mistrzostwo Polski. Ja powiedziałem, nie. Ja to, że sobie spełniłem swoje dziecięce marzenie, żeby zostać piłkarzem. Mistrzów Polski pewnie było tam ponad 1000. Mistrzów Grecji, mistrzów Belgii też pewnie setki. Natomiast jak sobie sam coś postawisz i to zrobisz, i nawet to, jak to zrobiłeś, to pewnie przeszło twoje te młodzieńcze, dziecięce oczekiwania, to jest tak naprawdę mój największy sukces. Dzisiaj mogę się dzielić ze swoim synem czy ze swoją córką pewnymi doświadczeniami, które oni mogą sobie wykorzystać, nie wiem, w innych dziedzinach życia, czy w sporcie, czy nie wiem, tak jak moja córka na studiach. Sprawiłem, wydaje mi się, przyjemność sobie. Dzięki temu sprawiłem, że życie mojej rodziny było gdzieś tam ponad przeciętne. Dzisiaj jako ojciec 14-latka, który gra w piłkę, rozumiem, jaką radość razem zrobiliśmy swoim rodzicom, szczególnie ojcu, który na piłkę był bardzo, by nie powiedzieć nachalny, ale taki bardzo sfokusowany. No tak naprawdę to był dla nas, nie wiem, sposób na zabawę, który przerodził się później w poważną rywalizację, w sposób na życie, a po karierze dzięki temu możemy dalej funkcjonować akurat w tej materii, na której chyba się tak naprawdę najlepiej znam. Więc ja nie miałem czegoś takiego, że ja miałem marzenie, by zrobić to czy to. Sport był czymś takim, w czym chciałem się wybić. Powolutku będziemy zmierzali do końca, ale tylko uwaga pierwszej części, bo zaraz będzie mój formularz, o którym wiecie.
Ale jeszcze chciałbym was zapytać o to, czego wy moglibyście się nauczyć właśnie od wspomnianych przez ciebie, Michał, od własnych dzieci. Dobre pytanie. Ja od swojej córki na pewno systematyczność. Bo tak jak patrzę, to chyba moja córka raczej odziedziczyła charakter po żonie, syn troszkę po mnie. Natomiast ja też staram się troszkę synowi tłumaczyć, że do pewnych rzeczy człowiek musi dorosnąć i czasami dojrzewa szybciej, czasami wypadki w życiu powodują, że jednak dochodzi do wniosku, nie, no, nie da się zrobić tego trochę na okrągło, ale jakbym mógł wymienić jedną cechę, to systematyczność, jeśli chodzi o moją córkę, a od mojego syna chyba wrażliwość. Bo mimo tego, że na pierwszy rzut oka wydaje się takim, ciągle by chciał coś zmalować, ciągle by chciał czegoś nowego doświadczyć, to w głębi duszy jest naprawdę tak dobrą osobą, a ostatnio odszedł od nas nasz ukochany piesek i sam się zdziwiłem, bo kiedy my żeśmy mieli tyle lat, co mój syn, zawsze żeśmy mieli psa, troszkę inaczej żeśmy przeżywali, kiedy trzeba było go, nie wiem, z nim się pożegnać czy oddać. No, mój syn tata przyszedł do mnie i mówi: tata, ja nie dam rady pójść na trening, ja nie chcę iść do szkoły. I to był taki moment, on na 3 dni to się tak wyłączył, że z jednej strony mi to imponowało, z drugiej strony zastanawiałem się, czy to jest siła, czy to jest słabość. Natomiast mi się to podobało, że potrafił się przyznać, że nie ma siły iść na trening, że są rzeczy, które są dla niego troszkę teraz, nie wiem, czy ważniejsze, czy silniejsze. Więc wrażliwość to jest coś takiego, co ja lubię u swojego syna. Chyba od córki cierpliwości i takiego niekategorycznego podejścia, a od swojego syna. O, mój syn jak coś lubi, to lubi przez całe życie i nie zmienia. Ja jestem taki, który troszkę spróbuje tego, trochę spróbuje tego, a tutaj u mojego syna to właśnie to takie zdecydowanie w preferencjach, czy w tym, co lubi, i on tak jakby nie potrzebował spróbować innego, bo jest o tym przeświadczony. I to mi się czasem podoba i na przestrzeni kilkunastu lat widzę, że te wybory u niego są trafne, więc jeśli coś bym chciał tam od niego zapożyczyć, to chyba to. Nie ma, czasami nie ma czasu albo nie ma potrzeby tam gdzieś się rozdrabniać, tylko po męsku jak Marek, to i nic innego. Przyszło mi do głowy od razu takie pytanie, kiedy o tym mówicie. Mówisz, że Michał, że mógłbyś się nauczyć wrażliwości. Ja akurat uważam, że trochę się znamy, że jesteście wrażliwymi facetami. Z tej rozmowy też to przebija. Jeśli ktoś to ogląda i was poznaje, to widzi, że generalnie myślącymi facetami. I chciałbym teraz sprowadzić to do takiego pytania. Czy nadmiar myśli i nadmiar wrażliwości pomaga czy przeszkadza w byciu sportowcem na bardzo wysokim poziomie, jakimi to sportowcami byliście? Ja zacznę pierwszy, bo mi się wydaje, że na ten czas, kiedy my prowadziliśmy karierę, kiedy tak naprawdę trening to obejmował wszystko od pasa w dół i nie trenowało się głowy, nie trenowało się myśli, nie ćwiczyło się pewnego podejścia, nie wyliczyło się kalorii i tych innych rzeczy, które dzisiaj już są w definicji treningu, to rzeczywiście umiejętność wyobrażenia sobie konsekwencji, zwłaszcza tych negatywnych, potrafiło blokować i powodować pewnego rodzaju wstrzymanie albo rozproszkowanie nastawienia czy takiego zachłannego podejścia, bo tak jak w życiu zachłanność nie pomaga, to w karierze zachłanność jest jak najbardziej wskazana. I dzisiaj przy tych technikach, kiedy potrafisz się do pewnych rzeczy zdystansować, albo tak jak teraz się modnie mówi, skupić się na to, na co masz wpływ, a nie wychodzić dalej, a to właśnie odrobina inteligencji i wyobraźni pozwalała sobie uzmysłowić, to na tamtym etapie rzeczywiście to mogło trochę karierę albo uszczuplić, albo spowolnić. Natomiast dzisiaj wydaje mi się, że
potrafi się i to albo wytrenować, albo ominąć. Z drugiej strony myślenie czy przewidywanie pewnych wydarzeń czy skutków, gdzie człowiek w miarę, nie wiem, ograniczony w ogóle o tym nie myśli, nie wiem, czy jest siłą, czy jest wadą. Bo wydaje mi się, że są sytuacje w sporcie, gdzie o tym, co będzie później, nie ma co myśleć. Jest tu i teraz i dzisiaj muszę pokazać to, na co mnie stać, a nie myśleć, co będzie, jeśli ja tego nie zrobię. Ja miałem wrażenie, że ja bardzo długo troszkę sobie wyobrażałem pewnych rzeczy, a to powoduje trochę strach. Ja wydaje mi się, że nie ma definicji, że tego nie można robić, albo trzeba to robić. Tym trzeba fajnie żonglować. I tak jak Marcin powiedział, że w naszych czasach tej głowy nie trenowało się tak jak teraz, to ludzie, którzy na tym się znają, potrafią powiedzieć, kiedy powinieneś o czymś pomyśleć, a kiedy w ogóle to wyrzuć. Ja pamiętam, że nie wiem, wywiady, które żeśmy dawali na początku kariery, czy tam do momentu, gdzie ta pozycja była w miarę ugruntowana, to mówiło się o rzeczach troszkę tak na zasadzie, co by ludzie chcieli usłyszeć. Tak, żeby zaprezentować się, żeby... Dzisiaj patrzę na przykład na Tymka Puchacza i dla niektórych może on być osobą troszkę zwariowaną. Ja uważam, że jak jesteś sobą i nie ranisz innych, to czy ty się lubisz napić piwa, czy lubisz pójść połowić ryby, czy lubisz spędzać czas z rodziną, to jest twoja rzecz. Ty nikogo nie obrażasz. I to, że inny odbierze, że to jest złe, bo to nie wypada, szczerze, tak naprawdę każdy ma swoją definicję sukcesu. I ja dzisiaj, gdyby mnie na przykład zmusili, bym żył tak jak Robert Lewandowski, ja bym tego nie potrafił, bo z pewnymi rzeczami bym sobie pewnie nie poradził, bym był nieszczęśliwy. A dla mnie podstawą dobrego piłkarza to jest to, że musisz być szczęśliwy. Oczywiście trzeba pewne normy zachować. Natomiast George Best w pewnym momencie był cudownym piłkarzem, a żył tak, że podejrzewam, nikt by tego nie przeżył. Kiedyś też z Arturem Borucem siedzieliśmy na pokoju, zastanawialiśmy się, co tu zmalować. Ja mówię, Artur, wiesz co, to jest taki moment, że no zawsze bym z tobą poszedł, ale teraz nie ma szans, nie? Michał, przestań myśleć o konsekwencjach, bo cię dopadną. Idziemy. Poszliśmy, wróciliśmy, nic nie było. Więc no są sytuacje, w których po prostu trzeba zaryzykować. Są takie, w których trzeba mocno stąpać i powiedzieć, nie, no, tutaj jest pewna granica. I tak naprawdę to jest mądrość, bo do pewnego momentu, czy do tego momentu, to ktoś cię musi doprowadzić, a później dalej jesteś już świadomy i sam podejmujesz decyzję. Zamkniemy nawias tej pierwszej części rozmowy znowu pytaniami, taka króciutka seria pytań o was jako o bliźniakach, jak wy to przeżywacie. I chciałbym was zapytać o wasze obecne kariery, które robicie w dwóch stacjach telewizyjnych. Jeden w TVP Sport, drugi wytransferowany szczęśliwie z kanału sportowego do Kanal Plus. Czy wy oglądacie siebie nawzajem? Na pewno siebie oglądacie, ale jak siebie oglądacie? Czy towarzyszy wam takie uczucie empatii, może czasami strachu o tego, o drugiego, czy recenzujecie się nawzajem, dzwoniąc do siebie? Jak to wygląda? Ja teraz zacznę pierwszy. Ja na początku, kiedy Marcin zaczął komentować, zaczął regularnie pokazywać się w telewizji, miałem do niego nawet nie zastrzeżenie, ale taką moją uwagę, mówię, Marcin, moim zdaniem czasami za ładnie mówisz o piłce. Czasami to musi być po prostu suchy fakt przekazany, tak, i nie martw się, że tam nie ma tego ozdobnika poezji, czy tego, co chciałbyś powiedzieć. Mówię, dla mnie do tego chyba troszkę trzeba publiczność przygotować, przyzwyczaić i później nawet będziesz mógł sobie pozwolić na więcej. Natomiast ja nigdy się nie boję o merytorykę Marcina.
tak naprawdę każdy, kto mówi o piłce w telewizji, on mówi o tym, jak on widzi piłkę, co jest dla niego ważne. I możemy mieć trzech, czterech trenerów w tej samej drużynie. Każdy z tych trenerów też zwróci uwagę na inną rzecz, którą trzeba poprawić, albo na inną rzecz, która w tej drużynie nie funkcjonuje. Także ja, jeśli chodzi o Marcina, ja lubię na niego patrzeć, bo zawsze jak widzę go w studiu, to mam motywację, żeby troszkę pobiegać. Natomiast o jego w ogóle, nie wiem, sposób wysławiania, czy o jego merytoryczność, ja nigdy się nie bałem, bo nie gada głupot. Nie jest to może coś takiego, że za każdym razem w 100% ujmie to, co powinien ująć ekspert sportowy, piłkarski, natomiast no, na pewno się nie da oszukać. O, ja patrzę trochę bardziej od strony takiej technicznej i tak jak wcześniej Michał pojawiał się jako gość tutaj czy w kanale sportowym, czy teraz w Kanał Plus już jako ekspert albo osoba, która kształtuje pewnego rodzaju opinię albo dzieli się, to tak na przykład pod względem pewnego rodzaju narracji albo emisji głosu czasem coś mu podpowiadam. No pewnie dlatego, że mam tam kilka lat doświadczenia więcej. Z pewnymi rzeczami radzę sobie lepiej, z pewnymi też gorzej. Ja na przykład mam problem z postawieniem odpowiednio kropki, zwłaszcza we współkomentarzu. To tutaj, jeśli chodzi o sprawy takiego patrzenia na piłkę, to o co jestem spokojny, to czy teraz, czy za 5 lat, czy za 10 lat, to każdy odnajdzie w tym, jak Michał o czymś opowiada, Michała. To, co powiedział o Tymku Puchaczu, dla mnie tak samo. Tymek Puchacz jest sobą. To można lubić lub nie, ale za 10 lat on zawsze będzie sobą. I Michał ma tak samo, jeśli chodzi o spojrzenie na piłkę nożną. I za 10 lat dalej te rzeczy, które mu się podobają, mu się będą dalej podobały. Natomiast jeśli chodzi o same mówienie o tym, o trochę modelowanie głosu, przemilczenie albo tam granie jakąś tam mikrociszą, to tutaj czasem mówię: Michał, tu fajna kwestia, ale tu o słowo za dużo, tutaj kategorycznie, tak czasem próbuję go oszlifować, więc to takie chyba zboczenie, bo ja jak patrzę na siebie, to też tylko i wyłącznie pod względem takim, jak to brzmiało fonetycznie, czy to się dobrze słucha, bo ja też mam wrażenie, że jeśli chodzi o piłkę nożną, to ją czuję i rzeczywiście mogę czasem powiedzieć coś, co nie jest dla drugiej osoby najważniejsze, ale wydaje mi się, że tam przestrzeleń za dużo nie ma, że raczej trzymam się istoty sprawy. Ja jeśli chodzi nawet o, nie tylko o tą naszą działalność w telewizji, moją, ja tego nie traktuję jako kariery. Dla mnie to jest pewnego rodzaju przygoda. Zobaczymy, jak długo ona będzie trwała i czy ja się w tym odnajdę, czy nie wiem, ludzie mnie troszkę zaakceptują, czy będą chcieli tego, nie wiem, tej mojej narracji, tej mojej merytoryki, mojego żartu, bo dla mnie dyskusja o piłce, kiedy jest stricte merytoryczna, ona po jakimś czasie staje się nudna. Ja lubię troszkę pożartować, ja lubię pożartować z samego siebie. Nawet kiedy analogicznie patrzę na to, jak powiedzmy na to kariera dyrektora sportowego, to ja tak naprawdę do Legii trafiłem z boiska. Miesiąc wcześniej biegałem w krótkich spodenkach, a później nagle miałem odnaleźć się w realiach dużego klubu. Dla mnie to też była pewnego rodzaju przygoda. Ja nie nastawiałem się, że ja w tej Legii zostanę, nie wiem, przez kolejne 4 lata. Dla mnie ważne był każde następne jakieś tam okienko transferowe. I tak troszkę się żyło. Natomiast jeśli chodzi o dziennikarstwo, no ja nigdy nawet przez gardło by mi nie przeszło powiedzieć o sobie, że ja jestem teraz dziennikarzem. No ja dziennikarzem nigdy nie będę. Ja troszkę się w to bawię. Ja mogę być jakimś takim recenzentem albo człowiekiem, który w telewizji opowie o piłce. Natomiast nigdy nie czułem się osobą, która jest dyrektorem sportowym i nienawidziłem, jak do mnie wołali w Lubinie dyrektorze. Tak wydaje mi się, mówienie o mnie czy o Marcinie, że to, nie wiem, uprawiają dziennikarstwo, to jest takie troszkę lekkie nadużycie. No. A zazdrościcie sobie czegoś? Nawzajem?
Jednej rzeczy zazdroszczę Marcinowi. Wagi, to wiem. A czy to jest akurat do zrobienia? Wystarczy odrobina czasu i trochę silnej woli. Ja Marcinowi zazdroszczę, że on nie musi wstawać rano i zawozić dzieci do szkoły. No ja akurat tak sobie to poukładałem, czy żyję w taki sposób, że no muszę zawozić już teraz syna, który w tej szkole jeszcze został, bo córka wyjechała na studia. No i niestety mój każdy dzień zaczyna się od godziny 6.15, 6.30. Nawet we Wronkach to wcześniej mnie nie budzi. Miałem tam też kiedyś, wstawałem do dzieci, woziłem, może nie regularnie, ale nie jest mi to obce. A to, czego ja zazdroszczę Michałowi, chyba to, że w swoim życiu już złowił szczupaka, ja jeszcze nie, a bardzo bym chciał. Co do takiej zazdrości, to tutaj nigdy nie było problemu. Tutaj mogła być taka mały podziw. Koniec podziwu, ale takiego nachalnego, to jest pewnego rodzaju początek zazdrości. Ale my tym, żeśmy nigdy nie chcieli się ani obnosić, ani porażać. Tutaj generalnie to było takie, mogę powiedzieć o Michale, takie poczucie udostępnienia albo podzielenia się tym, że jemu coś się udało, no to trochę albo cię napromieniuje, albo cię do tego też wpuszczę. Więc ja nigdy nie miałem czegoś takiego, że ja zazdrościłem. To był taki podziw albo taka ochota dorównać, ale nie zazdrość. Natomiast jeśli chodzi o szczupaka, to... A mogę się do czegoś przyznać? Ja też chyba nigdy tego nikomu nie powiedziałem. Ja poczułem raz w życiu taką troszkę... Nie wiem, czy to była zazdrość zdrowa, czy taka niezdrowa. Pamiętam, to było w Muskrun, w Belgii. Przyjechali nasi rodzice. Marcin zaprosił nas wszystkich do siebie na obiad. Nie wiem, czy to nie były czasami święta wielkanocne. I przy stole powiedział, że będzie ojcem. I tak naprawdę z tych wielu rzeczy, w których, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że żeśmy się ścigali czy coś, ale które są ważne dla faceta czy dla sportowca, większość chyba udało mi się zrobić jako pierwszy, to widząc reakcję naszych rodziców, no tak troszkę zazdrościłem, że to akurat Marcin zrobił coś takiego, że nie wiem, widziałem, jak ojciec się rozpłakał. Oczywiście to później przeszło, natomiast no, ten pierwszy wnuk jest tylko jeden. No i nie wiem, jak ty żeś to zrobił w ogóle, ale to był taki jeden moment, gdzie mówię, o, zabolały troszkę ząbki. Ale ja to pamiętam, że my to żeśmy troszeczkę ukrywali, a ojciec przyszedł i tak mnie trochę szczuł. Mówi, no tam wiem, no boisko, tam bramkę strzelić potrafisz, ale tam to w życiu tak trochę skucha. I pamiętam, że Monika tak słuchała, jak tam trochę ojciec ze mną jedzie. I tak przyszła cichutko, położyła USG na stole. Tata popatrz nie. I mówię, tata, w takim szoku był, że mówię, tata, oglądasz do góry nogami. I dopiero mama musiała wytłumaczyć, o co chodzi, ale rzeczywiście karpik taki do zapamiętania. To w ogóle chyba w życiu każdego czy chłopaka, czy mężczyzny, w zależności kiedy to ma miejsce, to kiedy dowiaduje się, że będzie ojcem, kiedy pierwsze dziecko przychodzi na świat, to jest takie no, do zapamiętania, tego się nie zapomina. To jest coś, co ci będzie zawsze towarzyszyło, to odczucie, to spojrzenie i to wyobrażenie do samego końca. Jak długo wytrzymaliście, nie dzwoniąc do siebie, nie kontaktując się ze sobą? To jest w ogóle historia, bo Michał zawsze, jak zmienił klub na Anderlecht, to zawsze miał do mnie pretensje. Kurde, koniec, już nie będę dzwonił. Szósty miesiąc, ja muszę zadzwonić. Nie wiem, czemu jakoś tak się utarło, że to częściej Michał do mnie dzwonił, natomiast u niego więcej się działo. No, ja w pewnym momencie przestałem już jeździć na kadrę i wiodłem takie, powiedziałbym, policzalne życie, a u Michała cały czas zmiany, więc miał o czym opowiadać. No to nie wiem, tak sobie chyba tak się nastawiłem, że jak coś się dzieje, to zadzwoni i podpyta, żebym tam nie wydzwaniał i nie pytał, co słychać. A Michał, no tak jak mówi, on jest w ogóle bardziej taki stadny, bardziej biesiadny, więc wiedziałem, że prędzej czy później pęknie. No i to było coś takiego, że
Michałowi trudniej było przetrzymać takie, nie wiem, tygodniowe czy tam dziesięciodniowe przerwy. I to on dzwonił, ale nie trwało dłużej niż tydzień czasu, tak bez telefonu. Nie wiem, czy była dłuższa przerwa. My też żeśmy nie mieli jakichś takich momentów, kiedy żeśmy się na siebie, nie wiem, obrażali albo nie rozmawiali. To w ogóle dla mnie ciche dni to jest najgorzej zmarnowany czas w życiu, jaki można sobie zafundować, nie wiem, rodzeństwo, małżeństwo albo grupa przyjaciół. Ja wiem, kiedy były takie momenty, że troszkę była cisza między nami, to był zawsze okres transferowy. Ja tak naprawdę zawsze Marcinowi mówiłem o tym, co się dzieje, ewentualnie skąd jakieś sygnały płyną. On, dopóki coś nie było pewnego, nie powiedział, nie mogłem wiedzieć. Nie? To też była taka rzecz, która mówię, nie no, co ty mi nie wierzysz? Ja to boję się zawsze, jak powiem jednej osobie, to już to nie jest tajemnica, nie chcę zapeszać. Na przykład transfer do APL-u, ja nie wiedziałem, a to robił ten sam menadżer, który zrobił mój transfer do Olympiakosu. Ja mówię, Marcin, jak ty mogłeś mi o tym nie powiedzieć? A, wiesz, no wiesz, mówię, człowieku, no przecież zobaczysz, teraz to cię wrzucę na konia, no, z tym spałkiem i z tym przyjazdem do Grecji. No to był rewanż, po trzech latach wyczekany, ale wymierzony idealnie. Michałowi było najtrudniej utrzymać ciszę od momentu, kiedy wychodziliśmy z szatni po wygranym meczu do wyjścia. Co robimy? I to zawsze mnie męczył piątek albo sobota przed meczem. No to jakie plany? Ja mówię, Michał, nie lubię gadać przed meczem, co będziemy robić, bo mecz nie pójdzie i cała para gwizdek. Po meczu zobaczysz, plany się same wyklarują. Poza tym tak na spontanie, jeszcze tak, strzeliłeś bramkę, wygrałeś, asysta, to się człowiek cieszy. To te pomysły są i bardziej takie podkręcone i jesteś gotowy do większego szaleństwa. No nie, ten zawsze musiał sobie ustalić motywację. Wiem, że idziemy tam, zrobimy to, będę lepiej teraz grał. Bo teraz się mogę uspokoić. A ja z kolei w drugą stronę. Ja najpierw robota, a na bazie roboty i jakości wykonanej roboty, no to rozkładamy skrzydła. No i tutaj, jeszcze pamiętam, 15 minuta. Ja to, wie Michał, na zero z tyłu, zaraz tam coś tam dorzucę do pieca i zobaczysz tam, w szatni sobie ustalimy, jeszcze zabierzemy tego, bo to prawda, że po meczu lubiliśmy obaj celebrować. To się bardziej sprowadza do tego momentu, kiedy byliśmy razem w Muskrun. Ale ja też, mimo tego, że uchodzę za tego takiego bardziej poukładanego i bardziej regulaminowego, to ja też lubiłem odprężyć się po meczu i pamiętam, że zawsze Michał mi zamawiał jedną piosenkę w takim naszym ulubionym miejscu w Muskrun. I jak leciała ta piosenka, to wiedziałem, że to jest od niego, bo to była zawsze po meczu, w którym strzeliłem gola i który zakończył się przynajmniej remisem. Ja znowu pamiętam takie nasze krótkie, nie wiem, to nawet nie była rozmowa, to były reakcje. Kiedy, nie wiem, drużynie nie szło, ja mówię, mrci. To znaczy, strzel coś, nie? I jak strzelił, przybiegał, odwrócił się, trzymaj to, nie? I to były spojrzenie takie, nie wiem, z... My kilkukrotnie, Michał, żeśmy się powołali na to, to była taka mała drużyna w dużej drużynie. I powiem ci szczerze, że po tym, jak żeśmy się rozstali, już prowadziliśmy te oddzielnie kariery, to mi tego cholernie brakowało. To jest... Mała szatnia w dużej szatni i to jest też takie poczucie trochę bezpieczeństwa, trochę asekuracji, trochę motywacji albo takiego chęci udowodnienia i dowartościowania. I to, kiedy bracia się rozchodzą, to jednak musisz się nauczyć żyć bez tego. To jest taki luksus, który dostaje się z góry, bo rzeczywiście DNA bardzo, bardzo zbliżone. To zakończymy tym boiskiem i braterskimi więziami. Czy zdarzyło się kiedykolwiek, żeby jeden brat został skopany na boisku i niesprawiedliwie potraktowany w jakikolwiek sposób przez zawodnika drużyny przeciwnej, a drugi brat potem go jeszcze zdążył na tym boisku pomścić? Czy krew zawsze bolała? Ja to pamiętam, że nie zdążyłem pomścić w jednym przypadku, bo Michał sobie tam poradził inaczej. I to po ostatnim gwizdku sędziego. Pamiętasz, to było z Branko z Truparem? Pamiętam. I to też jeszcze byliśmy tam jarząbki, jeśli chodzi o Ligę Belgijską, bo to było Beveren, a wtedy Genk chyba robił mistrzostwo, jak dobrze pamiętam. Z Besnikiem Hasim w składzie. I Branko Strupar już wtedy był takim uznanym napastnikiem. Chyba po tym sezonie w ogóle poszedł do Derby County, tak mi się wydaje. No i tam w ataku grał jeszcze
ojciec Ulare, który obecnie jest chyba w Liverpoolu. Jeszcze jest, czy? Chyba jest. Nie, 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 poczekaj. Ty mówisz o Origi. 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 Ulare grał ze Struparem, a Origi to był skrzydłowy. I to była jedna drużyna. Wytniemy to. I pamiętam, że nie wiem, on cię opluł, czy... Opluł. I to tylko to było takie potraktowanie, uznana firma i robak z Polski. Nie? Na zasadzie, kim ty tu jesteś? I pamiętam, że to była taka pierwsza reakcja, kiedy spotkaliśmy się z takim potraktowaniem jak śmieciucha. I Michał, widziałem, że się zagrzał. Co prawda Strupar po jednej stronie boiska, ja po drugiej. To tylko przy rzucie rożnym możesz tam, nie wiem, albo nadepnąć, albo gdzieś tam łokieć, albo... I schodzimy po meczu, nagle słyszę taki trochę łoskot, hałas piłkarza w butach wkręcanych na klepce i takie troszkę jakby albo łapał równowagę, albo w tym momencie miał się wyłożyć. Wchodzę do szatni i patrzę, Michał siedzi i taki... Mówię, coś się stało, nie? Biega Staszek z Hill, coś tu narobił. No, dwa ciosy, Branko Strupar leży. Dostał w rej klasycznie. Tam i to też u Michała nie było czegoś takiego, że biesiadnie czy karczmianie podchodzi, lutuje od razu bez słowa. Tutaj wydaje mi się, że ta zniewaga on tak go kosztowała, no, że bez regieli. Wyjaśnił mu od razu chyba tam dwa ciosy, stracił równowagę i po jakichś 15 sekundach, jak Branko do siebie dochodził, to chciał wejść do szatni, żeby wyjaśniać sytuację. Rozdzielili i Staszek Zil powiedział, że gdyby sędzia to widział i opisał to w protokole, Michał leży i to na długo. Tak naprawdę bez konsekwencji. Nawet kary wewnętrznej, kary finansowej. Ale to był taki moment, w którym rzeczywiście można było reagować, ale... No tutaj Miszka był trochę szybszy. Wydaje mi się, że ani Marcin, ani ja, my na boisku nie byliśmy złośliwi, ani nie byliśmy piłkarzami, którzy w taki sposób muszą reagować. Oczywiście były jakieś tam incydenty, natomiast ja tak naprawdę nie przypominam sobie, żebym miał piłkarza, którego, nie wiem, jakiegoś znienawidzonego. Takiego, którego jak wychodziłem na mecz i grałem przeciwko niemu, to gdzieś tam w sercu czy w głowie się gotowało, no muszę coś zrobić. Ogólnie rzecz biorąc, tak naprawdę to najfajniej było udowodnić swoją wyższość wynikiem. Przy okazji, ja teraz tak się dziwię, czasami jak patrzę na obrońców, tu wślizg, tu gdzieś głupia reakcja, no tak naprawdę najfajniej wyjaśnić można barkiem na boisku. Nie narażasz się w żaden sposób na czerwoną kartkę czasami, ale to na przykład barkiem wrzucić, nie wiem, w reklamę czy w powietrzu, jak przystawisz się i upadnie troszkę tak, że go przydusi, no to podchodzisz, pociągniesz za, sorry, ale męski sport, do sędziego powiesz, no walka w tym, łokcie były z boku, a bark w bark, wejście jak najbardziej czyste. No. Ja zawsze tak podchodziłem do pewnych rzeczy, które musiałem rozstrzygnąć i ja sobie nawet przypominam jeden sezon w lidze greckiej, gdzie ja zagrałem chyba 25 meczów w sezonie bez jednej żółtej kartki. Więc jak na stopera, to wydaje mi się, że to taki... Zresztą tam dziennikarze opisali, że to jest ewenement, że środkowy obrońca... Arystokracja wśród środkowych obrońców. Ja miałem raz, przypominam sobie teraz, z Olivierem Deschachtem, ale to Michała w ogóle nie było na boisku. Michał już chyba, nie wiem, czy ty zmieniłeś już klub, a ja jeszcze zostałem, dogrywałem. Nie pamiętam, ciebie nie było na boisku. Graliśmy, pamiętam, Muskron i Olivier Deschacht jakoś tak, nie wiem, zabiegał i wiedziałem, że walczył o miejsce w drużynie i czasami to Oli grał, a nie Michał. I tak jakoś mi się w tej mojej hierarchii na tą czarną listę skoczył i pamiętam, że trafiłem go łokcie. Ale to był knockout. Knockout, białe mu się pojawiło, wiedziałem, że się złożył jak leżak. On nawet nie wiedział, kto to zrobił. Gdzieś tam się później sytuacja, jak zyskał tam troszeczkę tej świadomości, to zmieniła. Podbiegł do drugiego napastnika, z Muskry mówi, ja mówię, nawet nie widział, okej. Okay. Przerwa, weszliśmy na drugą połowę i biegnie do mnie od razu. Mówi, o, to już chyba mu powiedzieli. Mówi, twojego brata szanuję, ja ciebie nienawidzę. Natomiast my żeśmy się spotkali tam kilka lat po tym zajściu i pamiętam, że przywołałem to. Mówisz, co pamiętam? Nie rozumiałem tego. Ja mówię, Oli, jakoś tak, nie wiem,
głupie zachowanie, nie wiem. Nie wiem nawet, jaką miałem motywację, przepraszam, tam wyjaśnione, ale wtedy pamiętam, że zrobiłem to trochę z premedytacją i dlatego, że kiedyś coś odbyło się kosztem mojego brata. Ale puenta tej całej, tego całego pytania jest chyba taka, wracając do tego strupara, że chyba kiedy następnym razem, Michał, się spotkaliście na boisku, to ten strupar miał już do ciebie wielki szacunek, tak? Dobrze pamiętam? Ja myślę, że on, bo to była końcówka sezonu, kiedy byliśmy w Beveren i na początku sezonu, kiedy przeszliśmy do Mussrun, chyba w czwartej kolejce pojechaliśmy właśnie na Genk. To był jeszcze chyba koniec okna transferowego, on był jeszcze w Genku, kiedy wyszliśmy sobie przed meczem na boisku. Widzę, że on od razu idzie. No i po prostu w gotowości, co będzie. On mówi, wiesz co, zakończymy to. Przepraszam. Szacunek. Wydaje mi się, że też tam, nie wiem, może rozmawiali na temat tego, jakimi ludźmi jesteśmy, czy coś takiego. Później ze struparem to, ja nie wiem, jeszcze nawet z rok temu, nawet do niego telefon dostałem, bo on tam się troszkę bawi chyba, jeśli chodzi o menedżerkę. I w momencie, kiedy w Anderlechcie grałem z Besnikiem Hasim, a to był jego dobry kolega, wydaje mi się, że tam wiele rzeczy zostało też powiedzianych. No, on też był pewnie troszkę przejęty w tym meczu, bo ten mecz, który żeśmy wygrali 1-0, on nie strzelił karnego na 1-0, a my w ostatniej minucie, jak to tak jakby kiedyś, nie wiem, drużyna, która z zeszłego sezonu, ŁKS wygrał z Legią Warszawa, gdzie Legia nie strzela karnego i w ostatniej minucie ŁKS zabiera jej 3 punkty. No, pewnie emocje i wiadomo, że tam bałkańska głowa to czasami się potrafi zagrać.